Wracamy do naszej rozmowy, proszę Państwa. Ustawa reguluje kwestię dawstwa, dzięki czemu można będzie kontrolować m.in. liczbę urodzeń z gamet jednego dawcy. Biorstwo również będzie podlegać obwarowaniom, tak by zabezpieczyć interes dziecka. Dziś rozmawiamy o ustawie o leczeniu niepłodności, która zacznie obowiązywać od 1 listopada 2015 roku. W studiu goście Anna Krawczak, przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian. Witam ponownie. Oraz Dorota Gawlikowska, psycholożka z Kliniki Leczenia Niepłodności InVimed Warszawy. Witam Panią. Dzień dobry. Do leczenia metodą in vitro będą mogły przystąpić małżeństwa i pary w nieformalnych związkach. Zarówno jedni, jak i drudzy mogą skorzystać z dawstwa nasienia lub komórek jajowych. Proszę powiedzieć, czy na takich samych zasadach i w jakich przypadkach będzie konieczne potwierdzenie ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego? Potwierdzenie ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie konieczne w wypadku par, które pozostają w związkach nieformalnych i korzystają z dawstwa gamet. To dobre rozwiązanie? Bardzo dyskusyjne jest z punktu widzenia przyszłego dziecka, ponieważ teoretycznie ustawa ma dbać o interes przyszłych dzieci, ale tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o interesie dziecka, to w tym wypadku gromadzenie tych danych jest na razie mało obwarowane przepisami wykonawczymi. Nie bardzo wiemy do końca, jak to może potem wyglądać. Tak, to znaczy background jest taki, że kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje całkowicie sytuację dziecka, jeżeli są urodzone w małżeństwie. Dlatego para, która przystępuje do dawstwa gamet, nieważne czy to będzie nasienie, czy komórka jajowa, jakby status prawny dziecka jest jasny, tak? I ta para nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Ale nie mamy ustawy o związkach partnerskich i to jest kolejny poziom, na którym otrzymujemy, na którym płacimy za to, tak? Ponieważ gdybyśmy mieli ustawę o związkach partnerskich, mielibyśmy katalog praw i obowiązków każdego z partnerów i w tym oczywiście musielibyśmy zapewne uregulować kwestię statusu dziecka, ale ponieważ takiej ustawy nie mamy, no to musimy sobie pomóc i jakoś uregulować poprzez inne przepisy, jaki status będzie mieć takie dziecko urodzone w związku innym niż małżeństwo w sytuacji, w której zostało urodzone dzięki gametom dawcy. No i tutaj się pojawiła cała plejada pomysłów, które się w końcu zrealizowały w tym, że mężczyzna, którego żona korzysta z dawstwa nasienia, to w ogóle jest bardzo skomplikowane, będzie musiał złożyć oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego o tym, że poświadcza swoje ojcostwo. Będzie to zapisane w takim protokole dołączonym do dokumentacji i kiedy dziecko osiągnie 18 rok życia, będzie mogło o taki protokół wystąpić. Co oczywiście zbulwersowało bardzo wielu pacjentów i ja podzielam to zbulwersowanie, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Ta sytuacja w ogóle nie jest prosta od żadnej strony. Po pierwsze, jeżeli robimy to dlatego, żeby zrealizować prawo dziecka do wiedzy o swoim pochodzeniu, super, ale dlaczego w takim razie prawo do wiedzy o swoim pochodzeniu mają tylko te dzieci, które się urodziły w związkach partnerskich, a nie te, które się urodziły w związkach małżeńskich? Znaczy mamy dwie kategorie dzieci. Po drugie, dlaczego oświadczenie mają składać tylko ci, którzy ponownie są w związkach partnerskich, nie są w małżeńskich? Czyżby status cywilny rodzica determinował przyszłe życie dziecka? Po trzecie, dobrze, no mamy ten protokół, ale nie można poprosić o zawartość protokołu, jeżeli się nie wie, że on istnieje. Czyli dziecko, które się urodziło w wyniku dawstwa gamet, jak długo nie zostanie poinformowane przez swoich rodziców, że się urodziło w wyniku dawstwa gamet, tak długo nie będzie mieć wiedzy, żeby w ogóle taki protokół wystąpić. Ale dobrze, zakładamy, że ma tę wiedzę, wystąpiło, więc mamy punkt czwarty. Czego się dziecko dowie z tego protokołu? Otóż dowie się ważkiej wiedzy, znaczy dowie się ważkiej informacji, że rodzice poddali się zapłodnieniu bądź wewnątrzustrojowemu, bądź poprzez in vitro z wykorzystaniem gamety dawcy i że ten dawca urodził się w roku 1978 w Małkini. Ja nie wiem, czy to są informacje, które można byłoby uznać za spełnienie artykułu 8 Konwencji o prawach dziecka, czyli wiedzy o swojej tożsamości, bo to nic nie znaczy. Dzieci adoptowane, owszem, mają to samo prawo, ale one otrzymują swój pełny akt urodzenia, gdzie mają dane matki biologicznej, ojca biologicznego, jeśli był znany. Dzieci, które się urodziły dzięki dawcy, nie mają nic, ani się nie dowiedzą, kim był ten dawca albo dawczyni, dlaczego oddał gamety. No, ile miał lat, to się akurat dowiedzą, ale nie poznają na przykład rozszerzonej historii medycznej, która jest bardzo istotna dla rodziców, tak, i dla samego dziecka. Więc właściwie ten zapis mamy w ustawie, ale komu on tak naprawdę służy, chyba nikt nie umie powiedzieć, ponieważ on ani nie realizuje praw dziecka, ani tak naprawdę nie realizuje bezpieczeństwa samych rodziców. Czy dawstwo komórek rozrodczych i zarodków pozostanie anonimowe?
Niestety tak, nie będziemy mieli żadnej szansy na dawstwo dwuścieżkowe, które wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem, dającym pacjentom wybór pomiędzy możliwością skorzystania z gamet anonimowego dawcy lub dawcy jawnego. W tej chwili takiego wyboru nie będzie. Pani Tarusia pyta, czy to webinarium jest nagrywane i będzie można je odsłuchać później, ponieważ spóźniła się na nie. Tak, może pani w każdej chwili cofnąć to webinarium i zobaczyć, co było na samym początku, ale także oglądać je w czasie rzeczywistym, a później zapis naszego webinarium zostanie zawieszony na stronie internetowej kliniki InVimed, a także na YouTubie kliniki, więc odsyłamy na YouTube'a, wystarczy wpisać InVimed, klinika InVimed i znajdą państwo kanał, na którym będzie można obejrzeć właśnie to webinarium. AIT, taka nazwa użytkownika, internauty, pyta, czy w momencie, gdy urodzę dzieci i nie zdecyduję się na transfer zamrożonych zarodków, mogę przenieść się do kraju, gdzie niszczenie zarodków jest dozwolone? Mam na myśli sytuację, gdy nie chcę dopuścić do bycia dawcą po 20 latach. Tak, jest to możliwe. Jeśli mają państwo pytania do naszych ekspertek, bardzo proszę o ich zadawanie. Wystarczy wpisać w okienku czatowym i po chwili zadamy je właśnie w naszym studiu. Wracamy do rozmowy. Co będzie dokładnie zawierał rejestr Ministerstwa Zdrowia? Rejestr Ministerstwa Zdrowia będzie zawierał konkretne informacje na temat dawcy oraz biorcy. Jeśli chodzi o dawcę, to bardzo skąpe informacje znajdą się w rejestrze. Data rejestracji, rok i miejsce urodzenia dawcy, informacje na temat jego fenotypu i badania lekarskie. I to jest cała baza danych na temat dawcy. Ze strony biorcy PESEL oraz data i rodzaj zastosowanej procedury, jej przebieg, wynik, ilość transferowanych zarodków. A jakie prawo ma dziecko? No, tu już pani Anna Krawczak powiedziała w zasadzie wszystko. Teoretycznie ma prawa podobne do dziecka adoptowanego społecznie. W praktyce jest to fikcja. W jaki sposób będzie kontrolowane dawstwo? Czy to będzie tylko ten rejestr? To znaczy aż rejestr, bo chciałam powiedzieć, że od momentu, kiedy wykonywane są w Polsce zapłodnienia in vitro, czyli od 1987 roku, takiego rejestru nigdy nie było, ale przecież in vitro to stosunkowo nowa technika. Wcześniej mieliśmy też inseminację z nasieniem dawcy i oni nigdy nie byli rejestrowani. Więc to jest bardzo duża zmiana na plus. Ale, wszystko, wszędzie jest ale. W tej ustawie też i w każdym jej zapisie. Do tej pory było tak, że oczywiście większość klinik, to też potwierdził nasz monitoring, który robiliśmy w stowarzyszeniu, prowadziły swoje własne limity. Jeden ośrodek na przykład ustalał limit na 10 potomstwa jednego dawcy, inny mówił o 4 potwierdzonych ciążach, to było bardzo różne. Ale dawca, kiedy wyszedł z jednej kliniki, gdzie osiągnięto już limit powiedzmy 4 dzieci, zawsze mógł się udać do drugiej, trzeciej, czwartej i ósmej kliniki i ponownie oddać tam swoje nasienie, osiągając kolejne limity. Teraz rejestr mu to uniemożliwi, ponieważ będzie zapisany jego PESEL. Niestety, nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć szczelny system dawstwa nasienia, bo to by wymagało rozwiązań globalnych, których oczywiście nie ma. W związku z czym jakby musimy mieć świadomość, że zawsze istnieje ryzyko, że dawca, z którego korzystamy, w przypadku komórek jajowych to ryzyko jest o wiele niższe, może nawet jest minimalne, zawsze może oddać nasienie również banku zagranicznym, a przede wszystkim wszystkie pary, które korzystają z zagranicznych banków nasienia, takich jak Krios czy Europejski Bank Nasienia, muszą pamiętać, że limity ustalone w tych bankach odnoszą się do krajów, a nie do dzieci. Czyli jeżeli dawca wyczerpie w przypadku Polski liczbę 10 dzieci urodzonych dzięki jego nasieniu, nie może już więcej z jego nasienia korzystać nikt w Polsce. Ale to nie oznacza wyczerpania limitów dla Stanów Zjednoczonych, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii itd. Więc wydaje mi się, że jeżeli dla kogoś istotna jest kwestia potomstwa tego samego dawcy, czyli przyrodniego rodzeństwa naszego dziecka, jednak racjonalniejszym wyborem wydawałoby się korzystanie z banków krajowych po dniu 1 listopada. Internauci pytają, czy małżeństwa nie będą musiały spisywać protokołów w Urzędzie Stanu Cywilnego przed inseminacją z nasieniem dawcy? Nie, nie będą musiały. Kto będzie mógł być dawcą, dawczynią? No każda osoba, która spełni wymagania określone ustawą, a tak naprawdę wynikające z dyrektywy tkankowej, bo ta ustawa właśnie po to powstała, żeby dyrektywę implementować do polskiego prawa.
Będzie to musiała być osoba zdrowa, która przejdzie poprawnie przez określone panele badań. W przypadku mężczyzn nasienie będzie sezonowane. Na pewno przyszli biorcy zyskają zwiększoną pewność zdrowotną. Ale też musimy pamiętać wszyscy, tak? Każdy z nas jest przeciętnie nosicielem 3 mutacji. I to nie jest tak, że jeżeli korzystamy z banku nasienia, czy korzystamy z podarowanej komórki, czy zarodka, otrzymujemy tym samym gwarancję, ponieważ nasz dawca czy dawczyni zostali przebadani, że nasze dziecko będzie 100% zdrowe. Nigdy nie mam takiej gwarancji. Ani kiedy zachodzimy w ciążę spontanicznie, ani kiedy poddajemy się procedurze in vitro, ani kiedy korzystamy z dawstwa, ani z własnego materiału. Pani Paulina pyta, czy będę mogła oddać do adopcji zarodki powstałe z komórek anonimowej dawczyni i mojego męża? Tak, jak najbardziej. Każde zarodki będą oddawane do adopcji po 20 latach, obowiązkowo w świetle nowej ustawy. Czy dawcy i biorcy będą przechodzić kwalifikacje psychologiczne? Bardzo trudne pytanie. Chciałabym, aby tak było. Będzie to leżało w gestii klinik i w gestii tak naprawdę każdej kliniki będzie leżał w ogóle cały panel badań dodatkowych, okołomedycznych, którym dawca powinien być poddany. Uważam i uważamy tak jako Stowarzyszenie Psychologów również, że badania dawców i dawczyń powinny być obowiązkowe. Nie ma możliwości kwalifikowania dawców bez oceny ich stanu emocjonalnego, stabilności decyzji, dojrzałości motywacji i wielu innych ważnych czynników. I tutaj kwestia dotyczy nie tylko samych dawców i ich biorców i ich bezpieczeństwa późniejszego z punktu widzenia bycia rodzicem dziecka powstałego z gamet dawcy, ale to jest także kwestia bezpieczeństwa samych dawców i dawczyń. Jeżeli osoba niestabilna emocjonalnie podeszłaby do takiej procedury i oddała swoje gamety, może potem w przyszłości zdecydowanie mieć trudności emocjonalne sama. Dlatego te badania służą obu stronom i są tak samo ważne dla obu stron. Co więcej, one też służą ośrodkom, o czym często ośrodki zapominają. Dlatego, że zyskanie dawców czy dawczyń, które są stabilne emocjonalnie i poddanie również przyszłych biorców konsultacji psychologicznej, zaproponowanie biorcom tego, no, znacząco redukuje ryzyko późniejszego niezadowolenia z procesami sądowymi łącznie, więc to jest tak naprawdę w interesie wszystkich stron. Tym bardziej należy ubolewać, że ustawodawca w ogóle tego nie zauważył i nie wpisał obowiązkowych badań psychologicznych dla dawców. To jest w ogóle standard, to jest standard europejski, to jest również standard amerykański, o tym mówią wytyczne i Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Europejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii, że tak ma być. Natomiast w Polsce zupełnie zostało to zaniedbane. Myśmy jako Stowarzyszenie Pacjenckie apelowali na etapie konsultacji społecznych, żeby Ministerstwo Zdrowia to uwzględniło. Nie zostało to uwzględnione. Uważam, że to jest bardzo duży błąd, który odbije się na wszystkich, to znaczy nie tylko na przyszłych biorcach i dzieciach, bo to jest najbardziej może zauważalna grupa, ale odbije się też na dawcach i na samych ośrodkach. Pani Karolcia pyta, czy rejestr danych, o którym mowa w ustawie, będzie obejmował również osoby, które mają na chwilę obecną dziecko z in vitro i zamrożone zarodki? Nie. Czy dawcy i biorcy będą... Ale w ogóle ten rejestr nie dotyczy dzieci z in vitro. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Poszła jakaś fatalna kaczka dziennikarska, że wszystkie dzieci urodzone metodą in vitro będą rejestrowane. Nic podobnego. Ten zapis dotyczy tylko i wyłącznie dawstwa innego niż partnerskie. Po pierwsze, tak? Czyli musimy korzystać z gamety dawcy, z gamety dawczyni, zarodka. Po drugie, dalej zawężamy, dotyczy tylko związków innych niż małżeńskie, które będą korzystać z gamet dawcy. Więc jeżeli ktoś poddał się metodzie in vitro, albo ktoś się planuje poddać metodzie in vitro, będzie korzystać z własnych gamet, albo z cudzych, ale jest małżeństwem, w ogóle zapomina o tym obostrzeniu. To go nie dotyczy. Czy możliwe będzie dawstwo ze wskazaniem? Nie. Dlatego, że niemożliwe jest dawstwo inne niż anonimowe. A nie możemy niestety ofiarować swojej komórki jajowej siostrze, udając, że jej nie znamy. W związku z czym całe dawstwo wewnątrzrodzinne, całe dawstwo na rzecz, nie wiem, przyjaciółki odpada nam. Ten zapis został wyeliminowany z ustawy prawdopodobnie dlatego, żeby ograniczyć tak zwany handel komórkami internetowy, czyli para przychodzi z własną dawczynią do ośrodka i mówi, że to jest przyjaciółka bądź kuzynka, tak? Jakby rozumiem szlachetne intencje, ja również nie wspieram handlu gametami, natomiast myślę, że wylano trochę dziecko z kąpielą, ponieważ są pary, dla których istotne jest korzystanie z gamet osoby bliskiej. Oczywiście nie mówimy tu o kazirodztwie, tak? Jakby nie może przekazać
nie może przekazać, nie wiem, syn, ojciec synowi, nie, właśnie może, bo to będzie dawstwo międzypokoleniowe, ale jakby nie może być taka sytuacja, że brat przekazuje siostrze na przykład nasienie, tak? Ale mogło być tak, że siostra przekazuje siostrze komórki jajowe i one są zapładniane nasienie męża siostry. Tego nie będzie można zrobić, tymczasem to było istotne dla pewnej grupy pacjentów, która chciała jakby zachować kontynuację genetyczną w obrębie własnej rodziny. I można się z tym zgadzać bądź nie, ale myślę, że należało to uszanować. Czy można wycofać się z dawstwa? Jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? Można, dopóki nie powstał zarodek z gamet, można to nawet zrobić na drodze pisemnego oświadczenia. I to tyle, proszę Państwa. Czy podsumować moglibyśmy jeszcze tę ustawę? Dobra, zła? Wie pan, to tak jak z polskim kinem. Dobre jest czy złe? Myślę, że problem z tą ustawą polega na tym, że my jesteśmy trochę szantażowani nią. To znaczy mówi nam się, bądźcie wdzięczni, w końcu ją macie, po tylu latach, a co by było, gdyby jej nie było? Więc ja też na początku dawałam się uwieść tej argumentacji. Mówiłam, no tak, no faktycznie, no tutaj są niewłaściwe zapisy, to trzeba byłoby rozwiązać inaczej, no ale jest. Ale proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, to czy my jesteśmy dla Państwa, czy Państwo jest dla nas? Bo my jesteśmy obywatelami tego kraju. My powinniśmy korzystać z dobrego prawa, a nie z prawa jakiegokolwiek i cieszyć się tym, że w ogóle zostało uchwalone. To jest obowiązek Państwa, żeby zapewnić nam nasze bezpieczeństwo i żeby uchwalić dobre prawo. W ustawie są dobre zapisy. I to na pewno należy docenić i one będą pomagać pacjentom. Natomiast jako całość ustawa tak naprawdę wchodzi jako dokument do poprawki i to jesteśmy tego wszyscy świadomi. Nie mówiąc już o braku regulacji szczegółowych, które już w tej chwili wychodzą na jaw przed jej wejściem w życie i sprawiają ogromną trudność choćby samotnym kobietom i parom jednopłciowym, to widać od razu. Ostatnie pytanie od pani Agaty. Czy po 20 latach, kiedy zarodki będą przekazywane do adopcji, pary, rodzice będą informowani o tym fakcie? Oczywiście, że nie. Ta ustawa jest ustawą biomedyczną. Ona traktuje proces leczenia niepłodności jako proces biomedyczny. W niej nie ma humanizmu, proszę Państwa. Jedyny zapis, który mówi o tym, że leczenie niepłodności mogłoby być jeszcze czymś innym niż leczenie, jest zapis dotyczący właśnie dawstwa nasienia i dawstwa komórek, gdzie mamy całą ustawę o leczeniu, o procedurach, o badaniach i nagle nam się pojawia zapis, że dawca ma być dobrany pod kątem cech fenotypowych. Dlaczego? To nie jest medycyna, to jest czynnik społeczny, tak? Chcemy, żeby nasze dziecko było do nas podobne. Lekarz ma wybrać dawcę, który jest podobny do mojego męża, ale jaka jest tego intencja? Taka, żeby dziecko się nigdy nie dowiedziało o tym, że zostało urodzone w wyniku dawstwa. I to jest jedyny punkt, który jest punktem miękkim i z którym się zresztą fundamentalnie nie zgadzamy jako stowarzyszenie. Pani Magda, kto będzie pokrywał koszty przechowywania zarodków przez 20 lat? Pacjenci. Wyłącznie pacjenci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Anna Krawczak, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian oraz Dorota Gawlikowska, psycholożka z Kliniki Leczenia Niepłodności InVimed w Warszawie, byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo, bardzo Paniom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. A ja zachęcam i zapraszam Państwa na stronę kliniki InVimed, invimed.pl. Zapraszam także na kanał na YouTubie, gdzie znajdą Państwo zapis tego webinarium już za kilka dni, a także mogą Państwo obejrzeć poprzednie webinaria, które przygotowywaliśmy. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję za spotkanie. Tomasz Słodki, dziękuję także mojemu zespołowi za przygotowanie tego programu. Do zobaczenia już niebawem.